To będzie zjazd inny niż dotychczasowy. W stolicy polskiej piosenki spotkają się wszystkie lekarskie aktywności artystyczne i historia. Dysponujemy niespotykanym w skali świata potencjałem twórców, lekarzy w wielu dziedzinach sztuki. Warto tego doświadczyć. Każdy z nas lubi muzykę rozrywkową, dlatego na scenie Teatru imienia Jana Kochanowskiego w Opolu wystąpią chórzyści lekarze. Będzie ich 250. Razem z nimi koncert da Stanisław Sojka. Dla tych, którzy są wielbicielami innych sztuk, będziemy mieli wystawy malarstwa, ceramiki, fotografii. Odbędą się także konferencje historyczna, debata na temat kultury lekarskiej oraz posiedzenia Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej, Krajowej Komisji Wyborczej oraz Konwentu Prezesów. Panie i panowie, kongres nie jest tylko dla artystów. Zapraszamy wszystkich, całymi rodzinami, abyście razem z nami cieszyli się sztuką lekarską.